Szanowni Państwo, Marek Zieliński, Golden Conference Marketing, Golden Marketing Conference. Dzień dobry. Marku, Twój wykład zaczyna się od słów czuję, więc jestem, a nie powinno być myślę, więc jestem? Faktycznie myślę, więc jestem, być może nawet byłoby bezpieczniejsze dla nas jako dla konsumentów i dla osób, które mają kontakt z biznesem. Natomiast okazuje się, najnowsze badania wszystkie to potwierdzają, że niestety, a może stety, coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji, a również w ocenie informacji odgrywa najstarsza część mózgu odpowiedzialna za emocje, czyli jednak czuję, więc jestem, okazuje się ważniejsze i wychodzi przed myślę, więc jestem, słynne powiedzenie Kartezjusza. Okej, ale czy w biznesie, bo jeśli chodzi o konsumentów, myślę, że emocje odgrywają bardzo ważną rolę przy decyzjach zakupowych, ale skupmy się na biznesie. Czy w biznesie emocje są pożądane? Czy nie? Zarówno jak i kupcy, jak i sprzedawcy przypuszczalnie chcieliby, żeby decyzje były racjonalne i żeby były odarte z emocji. Natomiast z drugiej strony biznes oczywiście ostatecznie rozgrywa się między firmami, no ale relacje tworzą ludzie. Emocje są nieodzownym elementem naszego życia codziennego, nie tylko tego biznesowego. I czasami wręcz osoby, z którymi mam okazję rozmawiać, czy na studiach dyplomowych, czy podczas szkoleń z biznesu, podkreślają to, że one chcą widzieć wręcz emocje u drugiej strony, nie chcą widzieć tej twarzy pokarzysty, chcą widzieć złość, kiedy faktycznie poszło coś nie tak, ale chcą też widzieć radość, jeżeli udało się faktycznie ten biznes dociągnąć do końca i też jest sukcesem. Istnieje jakaś możliwość, szansa na to, żeby zbadać emocje? Oczywiście istnieje możliwość, żeby badać emocje, no i tutaj z pomocą przychodzi cała neuronauka. Najnowsze trendy w badaniach marketingowych bazują właśnie na mierzeniu chociażby fal mózgowych, potliwości skóry, czy tak jak dzisiaj słyszeliśmy w wystąpieniu Michała Banacha, czasu reakcji. I tego typu badania, tego typu podejście do badań będzie umożliwiało uchwycenie no właśnie tych reakcji emocjonalnych. Marek, a jaką rolę Ty spełniasz dla firmy, która Cię zatrudni? Przede wszystkim zatrudnia mnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, gdzie badam rynki, staram się zrozumieć, o co pochodzi w relacjach biznesowych i mam nadzieję, że to zbyt szybko się nie zmieni. Ciągle tam będzie mnie ta firma zatrudniać. Z jednej strony przede wszystkim oczywiście jestem naukowcem. Czyli te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj wspominałem, o których dzisiaj mówiłem, interesują mnie z naukowego punktu widzenia. Chcę to wiedzieć, chcę móc też o tym dalej mówić. Natomiast z punktu widzenia biznesowego, przede wszystkim myślę, że moja rola jest to rola osoby, która z jednej strony zainspiruje, no ale z drugiej strony też ostrzeże przed tym, że niestety, ale w momencie, kiedy bazujemy na emocjach, no to może okazać się, że decyzja, którą podejmiemy, będzie decyzją błędną. Na to, jak inni nas wpływają na każdym kroku, to podkreśla się zarówno jakiejś psychologii społecznej, jak i ekonomiści behawioralni wspominają o irracjonalności zachowań, Dan Ariely czy Daniel Kahneman. I myślę, że wiedza taka na temat tego, w jaki sposób podejmuję decyzję w biznesie, decyzję biznesową i w jaki sposób ona może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne, może ustrzec przed podjęciem decyzji błędnej. Z tego, co widziałem podczas Twojego wystąpienia, porwałeś tłum, spowodowałeś, że reakcja ludzi była mocno emocjonalna. Czy sądzisz, że ta konferencja coś wniesie dobrego do ich, czy Twój wykład, czy Twoje wystąpienie wniesie coś dobrego do ich biznesu, że to przełoży się na te pozytywne, fajne emocje? Wierzę, że tak. Godzina czasu to nie jest zbyt dużo. Mogłem ewentualnie pokazać pewne elementy, czy wyczulić osoby z biznesu na pewne aspekty no właśnie tej emocjonalności w relacjach biznesowych. Także bardziej zależało mi na tym, żeby zainspirować i żeby trochę odejść od emocji, dać do myślenia. Zwłaszcza osobom, które na co dzień podejmują dużo decyzji często też o strategicznym charakterze, żeby pamiętały, że emocje mogą niestety być złym doradcą. Czyli jednym słowem, możemy się Ciebie spodziewać przy okazji przyszłej edycji Golden Marketing Conference? O, oczywiście, jak najbardziej chętnie pojawię się z kolejnym wystąpieniem. Fantastycznie, proszę Państwa, Marek Zieliński, specjalista od emocji. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.